Ja wiem, że w tej chwili jest modne i w dobrym tonie naśmiewanie się z sejmowych komisji śledczych. I powiedzmy sobie szczerze, że te komisje śledcze dużo robią, aby uzasadnić taką postawę i aby dać podstawy do naśmiewania się z nich. Ale jeśli się na tym na chłodno zastanowić, to nie mamy w tej chwili żadnej lepszej możliwości, żadnego lepszego narzędzia, żeby starać się wyjaśnić pewne rzeczy, które w III Rzeczpospolitej się dzieją. Prokuratura już w sprawie Rywina pokazała, że nie bardzo możemy prokuratorom ufać, że ich dociekliwość w poszukiwaniu prawdy jest ograniczona, że ich staranność w gromadzeniu dowodów nie jest wielka i przede wszystkim, że ich chęć demaskowania tego, co się działo za kulisami, duża nie jest. No, najlepszym dowodem to, że Lew Rywin skazany na 1,5 roku, wyszedł chyba po 1,5 miesiąca pod pretekstem złego stanu zdrowia, ale przede wszystkim nie to jest najgorsze, że po prostu został skazany jak się zgodnie z wersją oficjalną, jako wariat, który coś tam oferował, czego absolutnie nie miał możliwości oferować, bo przecież tak naprawdę o niczym nie decydował. Mimo, że to jest wersja krańcowo nielogiczna, bo przypomnę, że Lew Rywin żądał łapówki po załatwieniu sprawy, więc on żadnych pieniędzy z góry nie wziął. Wariat się tak nie zachowuje. Jeżeli twierdził, że pieniądze chce dostać dopiero po tym, kiedy sprawę załatwi, to znaczy, że liczył na to, już tę sprawę załatwi rzeczywiście. Ale ani sąd, ani prokuratura tego nie wyjaśniły, więc nic nam innego nie zostaje niż komisje śledcze. Komisje śledcze sejmowe no, są takie, jak i Sejm, który je wyłonił. Muszą składać się z parytetu partyjnego, wszystkie siły polityczne delegują tam swoich kandydatów, nie wszystkie sprawy traktują poważnie, niektóre delegują ludzi, delikatnie mówiąc, dziwnych, czy to takich jak pani Błochowiak, czy to takich jak pan Celiński, zajętych tam załatwieniem jakichś swoich spraw. No i przede wszystkim nieszczęściem komisji sejmowych jest to, że one obradują przed kamerami telewizyjnymi, że każdy z ich członków chce się pokazać, chce zdobyć popularność i każdemu marzy się, że powtórzy drogę Jana Rokity, który przed powołaniem komisji Rywina był już, wydawało się, politykiem przegranym i mało istotnym, a właśnie w tej komisji zabłysnął, wrócił do pierwszego garnituru. No, dzisiaj wciąż uważany jest za kandydata na premiera. Ale to, co jest przekleństwem komisji sejmowych, jest też ich plusem. To, że one obradują przed kamerami telewizyjnymi. Być może przeciętny Polak nie ma czasu, nie ma siły i nie ma cierpliwości, żeby te wszystkie przesłuchania oglądać, ale dziennikarze je oglądają. Tam wszyscy przesłuchiwani zeznają pod przysięgą. Są zobowiązani odpowiadać na każde pytanie. Jak już wiemy, często się mijają z prawdą w tych odpowiedziach, choć jest to przestępstwem ściganym przez kodeks karny, ale muszą odpowiadać. Dla nas, dziennikarzy, jest to ogromna zmiana, ponieważ wiemy o różnych rzeczach, które mieszczą się w naszej wiedzy operacyjnej, ale nie możemy o nich napisać, bo nie mamy żadnego dowodu, ponieważ nie ma w Polsce prawa, które by zmuszało do ujawniania dziennikarzowi informacji. Kiedy dziennikarz zadaje pytanie o jakąś interesującą sprawę, bardzo łatwo jest mu powiedzieć, żeby spadał. Kiedy to samo pytanie zadaje poseł, członek sejmowej komisji, dzieje się to przed kamerą, a więc odpowiedź jest jawna i zeznający odpowiada pod przysięgą, a więc przynajmniej teoretycznie musi powiedzieć prawdę, padają jakieś dane, na które my się potem możemy powoływać. Dlatego uważam, że sejmowe komisje naprawdę dużo zrobiły dla oczyszczenia życia publicznego w Polsce, chociaż nie rozwiązały problemów, które miały rozwiązać. Komisja w sprawie afery Rywina nie pokazała, w jaki sposób można w Polsce kupczyć ustawą i nie sformułowała jasnych wniosków, kogo za kupczenie ustawą wsadzić do więzienia. Komisja do spraw Orlenu, która budzi w tej chwili najwięcej emocji, prawdopodobnie swoich prac w ogóle nie zakończy. Co więcej, kończy je w dość marnym stylu. Wyzwaniem, ale Jolanty Kwaśniewskiej, co właściwie no, nie ukrywano, że było wyzwaniem w zastępstwie, skoro Aleksander Kwaśniewski wstawić się przed komisją nie chciał. No a przed nami jeszcze, w momencie, kiedy mówię te słowa, przed nami jeszcze jest sejmowe przesłuchanie Włodzimierza Cimoszewicza, w końcu kandydata na prezydenta i to jednego z liczącego się kandydatów na prezydenta, gdzie prawdopodobnie wszystkie merytoryczne sprawy pójdą w kąt, no bo trudno jest uczestniczyć w kampanii wyborczej, udając, że się nie uczestniczy w tej kampanii wyborczej, i zadawać pytania
takie, które będą się odnosiły tylko do meritum sprawy. Zresztą inny kandydat na prezydenta, Lech Kaczyński, też już był przesłuchiwany przez komisję. Też trochę bez sensu, bo nie miał ze sprawą Orlenu, ze sprawą, przepraszam, w tym momencie mówię o komisji PZU, prywatyzacji PZU, nie miał z tą sprawą wiele wspólnego i też padały pytania, które głównie miały służyć pognębieniu politycznego konkurenta. I myślę, że ulegać tej modzie na wyśmiewanie komisji sejmowych byłoby wylewaniem dziecka z kąpielą. Tak, rzeczywiście one są niedoskonałe. Rzeczywiście starcie między śledczymi z komisji a Jolantą Kwaśniewską było starciem na tym, kto jest lepiej przygotowany do występów publicznych, kto dłubie w uchu czy w nosie, albo się drapie, albo się jąka, a kto jest przygotowany do występów przed kamerą i potrafi się zachować w sposób godny, nie wykonywać dziwnych gestów, panować nad emisją głosu. To jest wszystko prawda, to jest trochę teatr. Może nawet słowo cyrk nie będzie tutaj nieodpowiednie. No ale pamiętajmy, na nic lepszego w tej chwili liczyć nie możemy. Żadne organy odpowiedzialności państwowej nie wyjaśnią nam, co się w Polsce dzieje. Co się dzieje, że korowód przedziwnych zdarzeń dotyczy tego, co się wiąże z tematyką Orlenu. Zwłaszcza Orlenu, bo to jest najważniejsza w tej chwili z wyjaśnianych spraw w Polsce. Mogę wierzyć w to, że śmierć Marka Karpia była przypadkiem, że wypadek był przypadkiem, że to, iż później po 2 miesiącach nagłe pogorszenie się stanu jego zdrowia było przypadkiem. Mogę wierzyć w to, że nagły wylew krwi do mózgu u szefa Komisji Orlenowskiej był przypadkiem. Być może nawet wypadek prokuratora Olejnika był przypadkiem, ale jeśli te 3 przypadki zdarzają się natychmiast, zaraz po sobie i dotyczą 3 osób, które bardzo dużo wiedzą o działaniu mafii paliwowej w Polsce, to szczerze mówiąc miałbym się za idiotę, gdybym wierzył w to, że tym przypadkom nikt nie pomógł. To jest trochę tak jak z aferą Fozu na początku lat 90., gdzie takich przypadków było kilkanaście. Nie o wszystkich wiemy, bo nie o wszystkich się zwykło mówić. Kto te sprawy wyjaśni? Prokuratura ich jak na razie nie wyjaśnia, komisje sejmowe też ich nie wyjaśniają, ale przynajmniej sprawiają, że my o tym wiemy, więc być może dzięki temu w przyszłości, może za rok, może za 2 lata, może w następnym Sejmie znajdą się możliwości, znajdą się ludzie, znajdą się instytucje, które wreszcie wyjaśnią, co się w naszym kraju dzieje. I o tym trzeba pamiętać, oglądając parlamentarne komisje i czasami słusznie oburzając się czy śmiejąc się z posłów, którzy traktują te komisje jako możliwość zrobienia sobie tak zwanej publicity i polepszenia swoich szans wyborczych.